zaprojektowałam dla Klaudii bardzo odważne sukienki, stworzone z cielistych, delikatnych siateczek, które bardzo dużo odsłaniają. Ta jest bardzo ciekawa, chociaż nie jestem przekonana do klasycznej bieli. Aha. Aczkolwiek góra, myślę, że w pełni spełnia moje oczekiwania. Przeźroczysto, przeźroczysto, przeźroczysto. Wychodzę z założenia, że suknię ślubną założymy tylko raz i powinna być ona odważna, bo ja taką osobą też jestem. Bez rękawków, nieoczywista, bardzo ładna, tiulowa, sporo odsłania, więc myślę, że to tą wybieram. Mierzysz? Oczywiście. No to chodź, zapraszam. Z miłą chęcią. Klaudia zdecydowała się na suknię o kroju litery A z kwiatuszkami. Ta suknia jest bardzo, chyba powiedziałabym, roznegliżowana i wydawało mi się, że w szóstym sezonie tego programu już nic mnie nie zaskoczy, a jednak. Klaudia, góry zapomniałaś. Pierwsza sukienka mnie zszokowała. Klaudia, no zaszalałaś chyba, bardzo chcę powiedzieć. Oczywiście, że tak. Albo gruba, bo wcale, tak? Tak. Przesadziłam, nie przesadziłam. Poniosły mnie emocje. Jest odważnie, jest dużo odkryte. Boże, co by się działo w tym kościele. Mam nadzieję, że ona nie wybierze tej sukni. To jest zawał. To jest zawał księdza, narzeczonego gościa. Wszyscy leżą, nie wstają. Patrząc w tym momencie na siebie, myślę, że to jest taka suknia pasująca do mojego charakteru i osobowości w 100%. I mam świadomość, że nie każda panna młoda by w takiej sukni wyszła.